Antoni Kępiński, autoportret człowieka, rozdział trzeci: Rytm życia. Świadomość życia wiąże się ze świadomością śmierci. By móc normalnie żyć, cieszyć się życiem i nim martwić, by być szczęśliwym i cierpieć, interesować się światem i czuć się nim zmęczonym, mieć cel w życiu i czuć jego bezsens, nie można być chorym. Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. Żeby żyć, trzeba życie kochać. Powstanie życia na naszym globie było niezwykłym przeciwstawieniem się materii nieożywionej. Zjawisko życia jest czymś tak niezwykłym we wszechświecie i logicznie biorąc, z góry skazanym na zagładę, że. Wytłumaczenie, dlaczego życie rozpleniło się na naszej planecie, wymaga irracjonalnej wiary w samo życie. Plamka życia istniejąca w nieogarniętych rozmiarach kosmosu jest naprawdę czymś niezwykłym i delikatnym. To też trudno nawet zrozumieć, jak ona potrafiła się w ciągu milionów wieków nie tylko utrzymać, ale też wspaniale rozwinąć. Świat ożywiony składa się jakby z dwóch warstw: wewnętrznej, jądra życia, którym jest metabolizm energetyczny i spełnienie dwóch praw biologicznych, warstwy zewnętrznej, metabolizmu informacyjnego, stwarzającego wokół jądra życia sferę symboli, a więc sferę w jakimś sensie duchową. Cechą życia jest dialektyka zmienności i niezmienności. Warunkiem życia jest nawiązanie kontaktu z otoczeniem, gdyż bez metabolizmu informacyjnego, wymiany ze środowiskiem i energetycznego wszelkie życie ustaje. Życie jest celem samo w sobie, wciąż dąży do stworzenia coraz wyższych form porządku. Formy stare, niższe umierają, a w ich miejsce powstają nowe o wyższym poziomie integracji. Życie jest wysiłkiem, aby utrzymać własny porządek wbrew naturalnemu ciążeniu materii ku entropii. Każdy żywy ustrój żyje kosztem otoczenia. Po przezwyciężeniu własnego oporu i oporu otoczenia czuje się smak życia. Przyjemność życia w dużej mierze wiąże się z wysiłkiem, jakiego życie stale wymaga. Trudno sobie wyobrazić, jakby nasze życie się kształtowało, gdyby zamiast znaku zapytania przed nami był już widoczny efekt naszej aktywności. Aktywność jest związana z przewagą procesów destrukcyjnych katabolicznych, a odpoczynek z przewagą procesów budowy anabolicznych. Życie jest wciąż dla nas wielką niewiadomą, którą jednak musimy starać się poznawać. Choćby dlatego, by siebie lepiej rozumieć, gdyż sami jesteśmy cząstką przyrody ożywionej. Życie to nie tylko walka o przetrwanie, w której słabsi giną, ale też dążność do złączenia się z otoczeniem, do stworzenia ludzkiej wspólnoty. Narodziny i śmierć są granicami zamykającymi życie wszelkich żywych istot. A także człowieka. Życie w sensie budowy i śmierć, w sensie niszczenia, idą ze sobą w parze. Dialektyka zmienności i niezmienności życia jest z jednej strony następstwem rytmu śmierci i zmartwychwstania, a z drugiej tendencji perseveracyjnych, to jest powtarzania stale tych samych struktur czynnościowych. Prawie we wszystkich zjawiskach rytm twierdzenia i zaprzeczania można prześledzić. Dzień i noc, życie i śmierć, męskość i kobiecość, yang i yin, dobro i zło, piękno i szpetota, Bóg i szatan, niebo i piekło, minus jeden i plus jeden, elektron i pozytron, materia i antymateria. Procesy anaboliczne i kataboliczne pobudzenie i hamowanie depolaryzacja i hiperpolaryzacja radość i smutek miłość i nienawiść i temu podobne. Środowisko przyrody ma swoje zasadnicze rytmy, którym też człowiek podlega. Jest to rytm dnia i nocy wysiłku życia i odpoczynku ale też jasności i ciemności. Rozumu i ślepych namiętności, ekstazy, nurt apoliński i dionizyjski w kulturze. Ponieważ żaden ustrój nie może żyć samotnie, z konieczności więc musi stworzyć jakiś kompromis między własnym rytmem a rytmem otoczenia. Wiosna młodość jest porankiem, lato wiek dojrzały pełnią dnia, a jesień starość jest wieczorem. Zima byłaby nocą śmierci. Swoisty rytm umierania i zmartwychwstawania jest tak ciągły, iż nie zdajemy sobie z niego sprawy. Zdarzają się w życiu momenty, gdy ma się wrażenie, że umarł w nas stary człowiek, by narodzić się mógł nowy. Jądro życia jest cielesne. Charakterystyczny dla przyrody ożywionej rytm śmierci i zmartwychwstania, rytm pór roku, jest rytmem cielesnym, a nie duchowym. W poczuciu mienności tkwi zawsze nadzieja lepszego. Rytm dnia i nocy jest zasadniczym rytmem życia na naszej planecie. Granica między dniem a nocą nigdy nie jest ostra. Rytm dnia i nocy jest skróconym rytmem pór roku. Człowiek nie może żyć tylko dniem. Potrzebna mu jest też noc. Noc jest domeną nieświadomego, a dzień świadomego. Jasność dnia jest jasnością określonego porządku. Porządku wspólnego wszystkim ludziom. Słońce bowiem wszystkim świeci. Dzień to panowanie rozsądku i rzeczywistości. Noc to władztwo tajemnych sił, dzikich namiętności, ekstazy, olśnienia i panicznego lęku. Noc jest samotna, dzień jest kolektywny. Gdy panuje noc, wówczas świat chorego przestaje być wspólnym światem, staje się światem samotnym, intymnym, w którym rządzą już inne prawa, w którym Odsłania się nieświadoma, w którym nie ma już łączności z innymi ludźmi, jak tylko przez akt ekstazy miłosnej lub skrajnej agresji. Przestrzeń nocy jest indywidualna. Człowiek wobec niej jest samotny. Noc ma w sobie coś z szału, coś z nieprzewidzianego jest w niej zetknięcie się z kresem wszystkiego. Zespolenie z ciemnością, ze śmiercią, z przedmiotem miłości. Każda żywa istota stanowi układ otwarty, to znaczy powstający dzięki ustawicznemu przepływowi energii i informacji między nią a otoczeniem. Taki układ nie może być niezależny, wolny, ani własny, autentyczny, ani odizolowany, samotny. Jest on tylko przelotną formą. Na wiecznym prądzie życia. Nie wiemy, czym jest życie.